Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj kolejna Kia ProSeat przygotowana do wydania. Zapraszam na krótki film. 1.5 turbo benzyna, 160 koni, automat 7 DCT, wersja wyposażenia GT Line z pakietem technologicznym, z dachem panoramicznym i z pakietem premium, felga 17 cali. Reflektory full LED, kierunki w lusterkach, lusterka wiadomo składane elektrycznie. To mój ulubiony fragment tego samochodu. Tutaj ten stop też jest fajny, trzeci stop. No i te światła tego samochodu chyba nie można z żadnym innym pomylić. Felga 17 do GT Line'a dostępna. W zasadzie teraz z manualną skrzynią biegów tylko taka felga przy GT Line dostępna. Reflektory full LED, poliftowe reflektory full LED. Grill wersji GT Line. Kolor dark pentametal. Wersja z dachem panoramicznym, czyli to jest szyba tutaj i tutaj też. Kierownica wielofunkcyjna w kształcie litery D, ścięta u dołu, logo GT Line. Fotele kubełkowe, to pakiet premium, logo GT Line. Połączenie skóry z zamszem. Manualna regulacja wysokości, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Podłokietnik przesuwany ze schowkiem. Roleta, elektryczny ręczny, automat, dwustrefowa klimatyzacja i duży wyświetlacz, nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect, nagłośnienie JBL, czyli 8 głośników i cyfrowe zegary. Zajrzyjmy tutaj, podłokietnik. Kanapa dzielona 40-20-40. Tunel środkowy. O. Nawiew dla pasażerów. Dach panoramiczny i sufit czarny. Pakiet premium, czyli elektryczna klapa bagażnika. Subwoofer, schowek, koło dojazdowe i trochę schowków. Bagażnik 594 litry. Kolor dark pentametal. Nakładki na progi. Deska, fotel pasażera również z regulacją manualną wysokości. Lusterko fotochromatyczne. Schowek na okulary jeszcze się ostał w tym samochodzie. Dach panoramiczny. I wszystko fajnie, bo takiego GT Line'a z manualną skrzynią biegów można śmiało zamówić. Okres oczekiwania w zasadzie około 4 miesięcy. Z reguły te samochody przyjeżdżają sporo przed czasem. Natomiast problem jest z automatem. No i mam nadzieję, że to, że te samochody się w końcu wyprodukowały, dobrze wróży, jest szansa, że może gdzieś tam w niedalekiej przyszłości może jakieś kontyngenty samochodów będą się pojawiały do wolnej sprzedaży. Cyfrowe zegary. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Podgrzewany fotel. Kierownica. Podgrzewany fotel. Przez przytrzymanie można wyłączyć. Podgrzewana przednia szyba. Indukcyjna ładowarka.
schowek. Kamera. System informujący o możliwości pozostawienia pasażerów na tylnej kanapie. Działa to w ten sposób, że jeśli wsiądę za kierownicę, inaczej, zanim, jeżeli otworzę tylnie drzwi, zanim wsiądę za kierownicę, to przy wysiadaniu, przy wyłączeniu samochodu on będzie nas o tym informował, że możliwe, że tam coś zostawiłem albo kogoś zostawiłem. Możemy jeszcze pod maskę zajrzeć. Turbo benzyna 160 koni. Wygłuszenie pod maską jest. Możemy jeszcze dach panoramiczny otworzyć. W zasadzie to pełna konfiguracja, brakuje mu tylko pakietu bezpieczeństwa, tak on się nazywa. 4000 zł kosztował do wersji GT Line. I to jest czujnik martwego pola i aktywny tempomat. To są najważniejsze składowe. Tak wygląda dach panoramiczny po otwarciu. Tak pracuje GT Line, bo to też w sumie pokazywałem ostatnio GTK, więc w sumie teraz mogę pokazać, jak cicho z tyłu pracuje GT Line. Tak naprawdę tutaj jest normalny cywilny tłumik i proszę bardzo. Grafika zegarów oczywiście do ustawienia, to też możemy od razu pokazać. Dawno tego samochodu na kanale nie było. Motyw zestawu wskaźników. Zostawmy połącz z trybem jazdy. Pamiętajcie o tym, żeby aktywować Kia Connect. Sparować telefon z aplikacją w telefonie. I znowu sprawdź tylne siedzenia. Zobaczcie, możemy go wyłączyć. Widzicie? A nie, znowu jest. No tak, musiałbym go zamknąć. To jeszcze raz. Zamknięty, otwarty, wsiadam od razu za kierownicę. Bez otwierania. Drzwi z tyłu. Odpalony. O, proszę bardzo. To tak dla tych, którzy mówią, że ten system działa losowo. Nie, tu jest bardzo prosta zależność. Jeżeli wsiądę, zanim wsiądę do przodu, otworzę tylnie drzwi, wtedy jest informacja, powiadomienie o tym, że możliwe, że kogoś zostawiłem albo coś zostawiłem na tylnej kanapie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, trzymajcie kciuki, żeby automaty wróciły do oferty. Mam nadzieję, że to się niebawem stanie. Tradycyjnie dziękuję za uwagę. Proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze pod filmem. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Proceed GT Line 1.5 160 koni, kolor Dark Pentametal. Kia. Movement that inspires.